I witam w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Tym razem podsumowanie tygodnia, ale zaczniemy od komentarzy, żeby było ciekawiej. Tylko dlatego od komentarzy, bo widzicie, że ten film dodał się 18 minut temu. Gdy się dodaje film i na tym moim super, ekstra, hiper kwantowym komputerze przerabia się film, to nie jestem w stanie nagrywać. Więc w tym momencie, gdy ten tutaj film się dodawał i przetwarzał, ja miałem szansę dodać wszystkie komentarze. Dlaczego? Najpierw zaczynamy od komentarzy, a już niedługo będziecie mieli podsumowanie tygodnia, czyli statystyki kanału. A więc, żeby nie przedłużać, Player 1, 6 dni temu, długość absolutnie odpowiednia, garść newsów i informacji, pozdro, dzięki. Tu będziecie mieć właśnie odpowiedź na to, że co in, jeszcze taki się urodził, co by wszystkim dogodził, czyli jest tutaj komentarz od różnych ludzi i jedni lubią krótkie filmy, drudzy lubią długie filmy, więc zobaczymy. Roman Dudzik 6 dni temu odpowiedział, a ja tam lubię długie filmy. Prowadzisz wiadomości w taki sposób, że wystarczą słuchawki. Odpowiada mi to bardzo, bo nie zawsze mogę śledzić wizję, na przykład w drodze do pracy lub w pracy. Marcin Krzemiński już na to odpowiedział, tu nie chodzi o to, że się nie podoba iść gdzie indziej, ale jak są długie, to ludzie rzadziej oglądają albo przestają oglądać. Kanał się nie rozwija i w końcu prowadzącemu odechciewa się prowadzić, bo nie widać postępów w przyroście ludzi do poświęconego czasu na prowadzenie kanału. Co też tak powiem, niby 1000 subskrybentów, 454 wyświetlania, a łapek ile? O, no to spójrzmy, ile mamy łapek w ostatnim filmie. A więc... No już jest tych wyświetleń coraz więcej, czyli mamy nawet prawie 1000, jeżeli, no wiadomo, Daskoń to tutaj sama nazwa pewnie to powodowała, ale mamy przynajmniej 700, 800, prawie 900 tutaj, więc ta liczba rośnie i łapek, no spójrzmy na przykład na taki film z 800, to mamy 103 pozytywne. 800, no to jest 12-13% ludzi. Pamiętajcie, że ja nie zawsze mówię na każdym filmie, bo to nie jest mój taki cel. Nie zawsze pamiętam, wolę przeznaczyć dużo więcej czasu na wiadomości, niż co chwilę przypominać, weźcie, subskrybujcie albo dajcie łapkę w górę i będzie super. Pamiętajcie, jeżeli to robicie, to wspomagacie ten kanał, bo często się dzieje, że tak na YouTubie, że oni mają ten swój algorytm i my się wtedy pojawiamy w różnych miejscach, ale często ja zapominam o tym, więc to nie jest mój taki aim, ale może udowodnimy właśnie Marcinowi, że zrobimy taką akcję w przyszłym tygodniu znowu na jednym z Dzień Dobry Krypto, że poproszę was, ten film o tej godzinie, czy znaczy w tym dniu dajemy jak najwięcej łapek i zobaczymy, czy się zmobilizujemy dla Marcina i udowodnimy, że będzie 50% pod jednym z filmów. Mam nadzieję, że ta akcja wyjdzie. Portfel Kowalskiego jest jeszcze 6 dni temu. Jest jeszcze kanał Krypto, z tego co pamiętam, i kanał I Love Crypto. Pozdrowienia. Tak, dzięki Portfel Kowalskiego, że dodajecie nowe tutaj propozycje kanałów krypto. Ja nie mam czasu ich szukać, więc jeżeli słyszeliście o jakichś kanałach krypto, którzy jeszcze nie są na tej liście głównego wydania Dzień Dobry Krypto, to dajcie znać, ja dodam, nie ma problemu. Wiadomo, żeby tylko nie tutaj polecali jakieś hype'y czy 1% boty, to wtedy nie ma problemu. Ja tam nie mam do nikogo obojętnie, jaką drogę obrał w YouTubie, żeby dodać właśnie taki content. Andrzej Czumarek, 6 dni temu. Ja wszystko na YouTubie oglądam szybkością 2 razy i stwierdzam, że 3 razy by się przydało. Także Andrzej Czumarek, gratulujemy, bo ty jesteś właśnie jeden z tych galopujących antylop, o których mówiłem i mam nadzieję, ja myślałem, że wy przychodzicie tutaj dla mnie, dla tego spokojnego głosu, a to jednak nie tak. Tu chodzi o to, że 2 razy szybkość, 3 razy szybkość. Dobra, niech jest. Wiadomo, niech przyjdzie ta wiadomość do was w jakiejkolwiek formie. Ja się cieszę, bo skoro słuchacie mnie z 2 razy szybkość, to muszę coś robić dobrze z 1-razową szybkością, więc cieszę się i z tego powodu. M dodał 5 dni temu. Mnie to śmieszy, jak ktoś porównuje rok 2018 do 2014. To po prostu bezsens. Bardziej manipulacja i straszenie ludzi. Okej, mamy ten Bitfinex, no i co? Tylko Bitfinex jest nawet, gdyby padł, gdyby, podkreślam, bo jak na razie to full ludzi tam gra, a więcej kapitału to nawet sobie poprzesyłano gdzieś indziej. Dziś ludzie są bardziej doświadczeni, zabezpieczają się w ogóle, także i giełdy. Mi to wygląda na cholerną manipulację, zresztą nie pierwszą w świecie kryptowalut. Rządy boją się kolejnych wzrostów, popularności krypto w świecie i tyle w tym temacie. M, dzięki za ten komentarz. Oczywiście wiesz, że Wróżenie z Fusów to jest audycja z przytupem. Dla tych wszystkich nowo wchodzących w krypto, żeby nie wierzyli ślepo w tą audycję, że tak się wydarzy, bo wiadomo, że TA rządzi się swoimi prawami w krypto wtedy, kiedy jest fajnie z Bitcoinem, dziadzią, no to jest okej, ale jak już wchodzą jakieś manipulacje, spekulacje i inne rzeczy, no to te wszystkie wykresy odstawiamy do szafy na 2, 3, 4, 5 dni i one wtedy nie mają sensu, więc dzięki M. No ja
ja biorę te informacje od tych wszystkich osób, które ja oglądam, więc niektórzy właśnie tak porównują te lata, więc mam nadzieję, że ta informacja niektórym się chociaż przydała. Investor in Bitcoin 5 dni temu dodał 3 bobry. On zawsze się tak wita we wszystkich komentarzach. Wiecie, jak się cieszyłem, kiedy Bitcoin dobijał do 1000? Masakra, miałem 5 razy tyle zarobione, ale nie wiecie, jak się cieszyłem, jak dobijał do 20 tysięcy dolarów. Miałem 100 razy tyle zarobione, co zainwestowałem. I w obydwu przypadkach każdy krakał zobaczy, jak to wszystko walnie w dół, to będziesz robił na 2 zmiany, żeby się odkuć. I teraz już wiem, że po burzy jest zawsze słońce, więc obojętnie ile będę czekał na to słońce, wiem, że ileś tam razy będę miał zarobione, więc posłuchajcie starego lisa, Bitcoina i bądźcie cierpliwi, a będzie wam dane cieszyć się ze słońca. No super, jeszcze było lepiej, jakbyś na tej górce sprzedał, ale wiadomo, jak tu przewidzieć cenę Bitcoina w kolejnych dniach. Marcin Koziel 5 dni temu, Swissquote to raczej szwajcarski bank, nie szwedzki, mieszkam w Szwecji, nie ma tu takiego, ale ogólnie wiadomości spoko. Marcin Koziel, dzięki. Czasami walnę takiego klopca, wiecie, że się spieszę pomiędzy dwoma pracami i wtedy jak mnie czas goni, to walnę takiego klopca i cieszę się, że Marcin Koziel napisałeś ten komentarz, bo wtedy wiem i na kolejnym Dzień Dobry Krypto jestem w stanie się tutaj poprawić. Wiadomo, Swissquote to jest szwajcarski, a nie szwedzki bank. Senio Hanashi, dzięki temu właśnie komentarzowi miałem tutaj bardzo dużo materiału na kolejną audycję w Wróżeniu Słusów, chyba to było. Nie zgodzę się do tych analityków. Nie patrzy na interwał czasowy, w Instytucie Kryptografii chyba. Nie patrzy na interwał czasowy. Ewidentnie banki i korekty są coraz dłuższe. Ta obecna korekta może trwać aż do maja 2020 roku, a następny szczyt w banki przypadnie w sierpniu 2023 na poziomie 160 tysięcy dolarów. I dzięki temu właśnie komentarzowi, sorry Senio, że nie dokończę do końca, ale tutaj chcę, żebyśmy się zmieścili w 15-20 minutach w tych komentarzach. Dzięki Seniu, wiesz o co chodzi, chyba nawet źle twoje imię powiedziałem chyba Sanashi na tej audycji, więc sorry. Marcin Krzemiński 5 dni temu, witam, moim zdaniem jak pokazujesz, coś poszło w górę lub spadło, mógłbyś podeprzeć to jakąś wiedzą, czemu to poszło w górę lub spadło. Na przykład Raven kontynuacja po wejściu na Binance, GoChain za zrobienie super szybkiego blockchain. Chciałbym, naprawdę bym chciał Marcin Krzemiński, ale czasami nie mam czasu. No po prostu tak jest. Dzienna, potem Tomax Maxisz 5 dni temu, 2 kubki zamówione. Proszę o szybką realizację i dziękuję, że Tomax Maxisz i inni zamówiliście te kubki i odebraliście w końcu, bo słyszałem dzisiaj, że bardzo dużo osób dostało z was właśnie te kubeczki. O tym więcej możecie w głównym wydaniu podsumowania tygodnia. Dzienna dawka dyskomfortu 5 dni temu. Dzięki, super materiał. Wspomniałeś o interoperability. Myślę, że to będzie bardzo głośny temat na 2019 i 2020, czyli co zrobić, by różne blockchainy mogły ze sobą rozmawiać. Mam teraz na temat na warsztacie, a projekt zarówno publiczny, jak i enterprise jest sporo, które tu robią. Solution, czyli wspomnę tylko poważniejszych graczy, którzy adresują nie tylko wymianę wartości, ale i wymianę logiki między blockchain. Ważny detal, Corda. No i Corda, tu mnie zaciekawiłeś, bo wiemy, że niektórzy z banków używają właśnie tego Cordy, więc na czymś tutaj coś tu wiesz więcej niż my wiemy. Dzienna dawka dyskomfortu. Dzięki. Mateusz Ciesielski 5 dni temu, może warto rozważyć robienie newsów z polskich stron krypto. Chciałbym, dajcie tylko linki, bo dodaję bit.hpl, czasami jak są newsy dzisiaj, o, miałem dodać, zobaczcie, no i zapomniałem, więc jutro na pewno będzie coś z bit.hpl i będzie coś z bitcoin.pl. .org, czyli a fajnie jakby było właśnie z polskich stron, czyli jakby się coś w Polsce działo, więc jeżeli wiecie, co się dzieje, jakiś nowy, może nowy projekt nie, ale jeżeli wiecie, co się fajnie dzieje z blockchainem w Polsce, to dajcie maila z linkiem i wtedy ja to tak dodam. No i tutaj widzimy, kolejna osoba po rusku dodała i przydatne informacje, prosimy o korzystanie z nich w przyszłości, także obojętnie jaki język my tu tłumaczymy, nie ma problemu. I potem mamy Krzysztof Miel 4 dni temu. Tak czytam, powiem wam coś. Kupiłem 2 lata temu licencję za 5000 euro, czyli to jest Dascoin. Wyszło jakieś 89 tysięcy Dascoin po cenie 0,03 za sztukę. Sprzedałem 59 tysięcy za około 0,40 na Das Exchange. Tak szedł z ceną 0,33, więc policzę, ile zarobiłem. Tu w wielkim skrócie. Także niektórzy zarobili na tym Dascoin i super, bo wiadomo, że jeżeli wchodzą projekty nowe i to jeszcze nie jest udowodnione, bo nie jest udowodnione, że Dascoin to jest piramida, ale nawet na piramidzie można zarobić, w cudzysłowie, bo nie wiem, czy da skończyć jest piramida, ale można w początkowych okresach zarobić. I Krzysztof Chmiel dzisiaj napisał, jak właśnie tworzyłem ten komentarze, Bitcoin Phoenix, a jeszcze zapomniałem dodać, że jak kupowałem Dask, to na YouTubie było takie kanałowe jak Kod Napłakał, a za licencję 5000 euro zapłaciłem około 10 bitcoinów. Więc policzcie, ile mogą zarobić, trzymając te 10 bitcoinów. Wystarczy spojrzeć na wykres. Tak jest niestety ten biznes. Wow.
10 bitcoinów 2 lata temu. No, Krzysztof. No, ale mamy Bitcoin Phoenix i mam nadzieję, że będziesz tutaj nas oglądał cały czas, więc dzięki. Enrico Palazzo, 4 dni temu. Po tej niebieskiej tabletce to ci krew odpłynie w dolne partie. Ja się śmiałem, dosłownie śmiałem się z tego komentarza, Enrico, jako dodałeś, bo to było o wstępie. Dzień dobry, krypto w jednym. Wtedy mi chyba bolała głowa i powiedziałem, że wziąłem tabletkę i niebieska to jest o mówieniu prawdy. I wiadomo, z czym się kojarzy niebieska tabletka, więc Enrico Palazzo, wdechę. Wdechę ten komentarz, dzięki ci. Gabinek Informatyka, 3 dni temu, mam dla ciebie taką sugestię. Popracuj nad miniaturkami, bo są nieczytelne i nie zachęcają do kliknięcia. Ostatnio zasubskrybowałem wszystkich kryptomaniaków z YouTube'a i do tego jakieś inne subskrypcje, więc tych filmów mam dziennie około 10. I nie oglądam wszystko, tylko tych, którzy zachęcają mnie miniaturką i tytułem. Zobaczcie, jak to jest ważne. U ciebie ani miniaturka nie zachęca do oglądania, ani tytuł. Tylko dlatego tytuł, bo się spieszę, jak go otworzę, więc. W miniaturce jest pełno jakiegoś tekstu, którego i tak nie da się przeczytać, a w tytule wszystko pisane jest wielkimi literami i do tego ten tytuł taki długi. Nie mówię czegoś w stylu zmień, bo mi się nie podoba, tylko chcę ci zwrócić uwagę, że ludźmi kieruje wzrok i klikałem w to, co przykuwają uwagę. Ja dałem ci suba jakieś 2 tygodnie temu, a pierwszy film obejrzałem dopiero 3 dni temu, bo nie przykułeś mojej uwagi. Teraz staram się oglądać każdy film, bo robię świetną robotę. Wiesz co? Tutaj gabinet informatyka można wyniknąć fajną rzecz, że mimo tego, że mamy słabe miniaturki i inną rzecz, robimy to, co jest najważniejsze. Dobrą robotę, jak już nas usłyszysz. Więc to jest najważniejsze i dzięki za to. I dzięki, że oczywiście zauważyłeś, że miniaturki i dzięki temu tutaj postowi gabinet, wiesz, że już mamy nowe miniatury. Dzięki, gabinet. Czupryneczko 3 dni temu, pierwszy. O, i tutaj chcę się odnieść do tego, że widzę, że tu się jakieś konkursy porobiły pod każdym z filmów, że ktoś tutaj chce być pierwszy, drugi, trzeci, piąty, 17, 12, więc nie wiedziałem, że takie jest tutaj. To ja może tutaj zrobię taki, wiecie, inside trading i będę tutaj informował. Ty, Michu, dawaj teraz, pierwszy. Oczywiście żartuję, ale no fajnie, że widzicie, że macie chociaż zabawę z tego, że kto daje pierwszy komentarz pod filmem, jest super. I kolejny tutaj komentarz. Goto, 2 dni temu. Świetny materiał, jak każdy. Wiczeń, ciekawy projekt. Jak najbardziej zrób o nim filmik. I dzięki takim komentarzom, jak tutaj dodajecie, jeżeli ja was się pytam, mi chodzi o interakcję z wami, więc odpowiadajcie mi w komentarzach i wtedy, jeżeli ja was się pytam, czy chcielibyście zobaczyć jakiś film, ja nie jestem, nie wiem, mamy 1200 osób, nie wiem, czy wszyscy chcą wiedzieć o tym fadzie, o Wiczeń i dzięki tam takim paru komentarzom zrobiłem wam właśnie wczoraj w nocy 4 godziny tutaj poświęciłem, żeby rozwiązać ten problem. Mam nadzieję, że wam to pomogło. Tati, 2 dni temu, super kanał, wiadomości obiektywne podane bez marudzenia, miło i bez straszenia. Dzięki. No czym myśmy mogli tu straszyć, Tati? My tu jesteśmy od tego, żeby przekazać informacje. Dzięki, Tati, że jesteś z nami. Zebzda, 2 dni temu, a przypadkiem Sylwester nie sprzedał giełdę? I tak, oczywiście, że Sylwester Suszek od tego momentu, gdzie ja dodałem ten film, chyba był z maja, w jednym z Dzień Dobry Krypto dodałem film, jak fajnie się wypowiadał Sylwester Suszek, w ogóle szanuję go, bo ma bardzo ciekawą ideologię, rozmowę i jest bardzo, z tego co on mówi, z tego co ja wywnioskowałem, jego vibe bije naprawdę szczerym człowiekiem. I Sylwester Suszek od tego momentu tak, może nie sprzedał, ale przejął ktoś inny, nie pamiętam dokładnie nazwy, ale będę dodawał kolejne tutaj wywiady z nim, bo jest naprawdę ciekawy materiał do blockchaina i na pewno będę także zebzda. Tak, BitBay poszedł w ręce kogoś innego, ale nadal tutaj Sylwester Suszek jest niedaleko i tutaj prowadzi inne swoje projekty. Tati, 2 dni temu, o zobacz, Tati, znowu się pojawiłeś. Witam, lepsza wersja 30 minut. Co nagle to podaję, ale uważam, że jeśli przedstawisz streszczone wiadomości z różnych źródeł, świetnych źródeł, to super byłoby w dwóch zdaniach odnieść się do danej informacji. Jakie jest twoje zdanie na dany news i jak to może wpłynąć na świat krypto, rozwój technologii, ceny coinów na podstawie dużej wiedzy, jaką masz i dzięki za świetny materiał. Dużej wiedzy ja nie mam. Ja dużo czytam, dużo po prostu dziennie oglądam tych kanałów YouTube, więc wiem czasami, co tu się dzieje. Ja nie uważam, że wiem bardzo dużo o świecie krypto, tylko dlatego, że jestem w tym temacie od ponad roku i byłem odpowiedzialny za newsy w niektórych tych kanałach, których nie mogę niestety powiedzieć, które to były, no to dlatego ją mam. A nie uważam, że to jest wiedza na poziomie, nie wiem, Johna McCaleba, czy obojętnie którego tam z Litecoinów tego założyciela, czyli
Charlie Lee. Także dzięki Tati i chciałbym się odnieść troszeczkę dłużej, ale pamiętaj, że jeżeli ja będę się odnosił do każdego z tych tematów, to będziemy 40-60 minut mieli Dzień Dobry Krypto, więc nie zawsze mogę, ale dzięki. Także tak, teraz mamy kolejną. Anią Nacawskę jeden dzień temu. To jakaś porażka, serio. To może niech zamkną te wszystkie giełdy, platformy treningowe, niech każdy, kto kupił los na loterii i lotto albo zdrabkę, też leci na policję, zgłasza oszustwo, masakra w tej Polsce, no banda debili. I tu chodzi chyba o Dascoin. Jak dodałem właśnie tą informację, że prokuratura przyjmuje 34 miliony złotych, ja tutaj odpisałem Bitcoin Phoenix jeden dzień temu. Szczerze, jest to projekt, w którym bym nie zainwestował, ale dajmy szansę mu się wybronić. Może stanie się coś nagle, coś zmieni się bieg tego całego Dascoina. A to, że leci na policję, to tak się dzieje nawet w Ameryce. Dwa dni temu chyba w Dzień Dobry Krypto, czyli w 3 dni temu, mówiłem, że inwestor, który zainwestował w Nano 70 tysięcy dolarów, poszedł naskarżyć do sądu, że Nano to security i że stracił połowę swoich oszczędności i że chce to odzyskać. Sąd od razu odrzucił ten projekt, bo jak ktoś tu mądrze pisał w komentarzach, nikt nikomu klamki nie przystawia do głowy. Problem się pojawia wtedy, gdy ktoś kupuje licencję i wie, że kupił za cudowny deal. Na przykład to jest przykład. 125 tysięcy Dascoinów za 25 tysięcy dolarów, a pół roku później ten sam deal masz już za 500 000 Dascoinów, bo cena spadła. Dla mnie to jest czerwony alarm, że nie wchodzę w takie cuda. Ale poczekajmy na wyniki prokuratury, może faktycznie zagranica Dascoin pięknie wygląda. Poczekajmy. Tak jak mówię, daj mi się wykazać tutaj prokuraturze. No i tutaj dodałem raz, jaka jest pogoda w Anglii, dodaliście tutaj wszystkie komentarze, a więc Jan Kowalski jeden dzień temu, w Portugalii 9 stopni, Kamil P., Malta 24 stopnie, Michu 15, Holandia 14 stopni, Cyprian Trzymała, ja mieszkam na Majorce, u mnie z rana 15 stopni, no i temu Cyprianowi chyba wszyscy zazdrościmy, także mam nadzieję, że kiedyś nas tam zaprosisz. Cwanek Angur, jeden dzień temu, gdzie moje powiadomienie? I tutaj uważajcie, bo to jest ważny temat. Powiadomienia nie pojawiają się na YouTubie za każdym filmem. Ja to już zauważyłem i chcę wam przekazać, że musicie wejść czasami manualnie albo na Bitcoin Phoenix. Jeżeli wiecie, że ja w głównym wydaniu Dzień Dobry Krypto zawsze postaram się wam powiedzieć, ile w tym dniu filmów wyjdzie, więc będziecie wiedzieć. Ale jeżeli ja dodaję więcej niż jeden lub dwa filmy, mam na swoim drugim koncie na YouTubie, nie widzę powiadomienia z tego dodania. Tylko dlatego, że pewnie dodałem drugi lub trzeci. Dziwny ten algorytm YouTube'a, bo powinno być każde powiadomienie. Jeżeli zaznaczamy dzwoneczek, to powinniśmy mieć każde powiadomienie. Chyba że nie macie zaznaczonego dzwoneczka, że każde powiadomienie, no to wtedy tu wiadomo. Ale ja wiem, że mam drugie konto na YouTubie, z którego sobie patrzę, czy tutaj się wszystko ok dodało i nie mam powiadomień, więc musicie manualnie wejść w Bitcoin Phoenix lub w subskrypcję. Po środku YouTube'a tej aplikacji macie subskrypcję i tam jest na bank wtedy każdy film dodany w tym dniu przez twoich subskrybentów. Gabinet Informatyka 20 godzin temu. VT Wulk, dobrze, że kanał się ciągle rozwija. Patrząc na twoją aktywność i regularność, to aż popadam w kompleksy, że na moim kanale filmy pojawiają się co dwa tygodnie. Tak się zmotywowałem, że ledwo dodałem jeden odcinek, a już kończę drugi. Brawo, Gabinet Informatyka. Zapraszam was na ten kanał, jeżeli to jest informatyczne. Nie mogę ci dodać framówkę tylko dlatego, że to nie jest o krypto. Chyba że zaczniesz robić content o krypto, no to wtedy nie ma problemu. Ale Gabinet Informatyka, oglądałem niektóre filmy, robisz dobrą robotę, więc kontynuuj to i cieszę się, że tutaj zachęcam kolejnych YouTuberów do kolejnej Mamy Bessę. Pamiętajcie, w krypto mamy Bessę. I ja patrzę często na YouTuberów, którzy się pojawiali dzień w dzień podczas hosty. Teraz ze 100 subskrypcji, które miałem, może 60, dobra, przesadziłem, może 60, to mam może na jednej ręce filmów dziennie dodanych, więc no widzicie, jak ten sentyment zmienia. Gabinet Informatyka, świetne są te nowe miniaturki, szczególnie wieczorna. Mi się też bardziej podoba na wieczorna, więc może coś jeszcze zmienimy w tej dziennej. Zobaczymy, ale dzięki Gabinet Informatyka, że znowu to tutaj podpowiedziałeś. I Q7 na koniec. Bitcoin Phoenix, jesteś w takim trudnym czasie jednym z... O, zobaczcie, o tym samym mówiłem przed chwilą. Jesteś w takim trudnym czasie jednym z niewielu na YouTube aktywnym komentatorem i tym, co przekazuje nam info. Nie sztuka jest mówić, kiedy krypto idą to the moon. Pozdrawiam. Także dzięki Q7. Cieszę się, że jesteście tutaj nadal z nami i codziennie nas odwiedzacie. Dzięki. To już by było praktycznie na tyle. Spójrzmy sobie, co tutaj jeszcze jest. No nic, bo to są tylko komentarze. Żartowałem. A więc pamiętajcie. Aha. Jeden komentarz bym ominął teraz. Michu 15. W ostatnim odcinku nie powiedziałeś, zostańcie z Bitcoinem.
I tutaj wywiązała się ciekawa konwersacja, bo czasami zapomnę, spieszę się, bardzo rzadko to się dzieje, ale nie powiem, zostańcie z Bitcoinem, ale tutaj od razu się pojawiła szczał i parę osób zaczęło komentować, no jak to, przecież zawsze trzeba powiedzieć, zostańcie z Bitcoinem. Ja się naprawdę uśmiałem i fajnie, że komentujecie w tym, próbuję zawsze pamiętać, ale wiecie, że człowiek nie jest idealny i czasami zapomni, ale mam nadzieję, że może muszę zaszczyt to powiedzenie, bo ktoś w końcu je wykorzysta, ja w języku polskim nie będę go mógł używać. Także dzięki Michu, dziękuję wszystkim za te właśnie tutaj wasze kolejne komentarze. Widzimy się już za tydzień w podsumowaniu tygodnia komentarze, a już za chwilę wyjdzie dla was podsumowanie tygodnia ze wszystkimi statystykami. Pozdrawiam i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.